Pochwalony Jezus Chrystus. Zaczynamy z Chrystusem nowy tydzień. Warto się uśmiechnąć do siebie samego, do Chrystusa, bo wszystko ma być w Bogu, a w Bogu jest piękne. Ewangelia dzisiaj jest taka. Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali, dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział, czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo Pana młodego mają u siebie. Dopiero jak go nie będzie, to będą pościli. Jak to jest z nami? Mamy Pana młodego, czy nie? Na jakim etapie jesteśmy? Jezus jest z nami, czy Jezus nie jest z nami? Mamy czas radości, czy czas postu? Otóż Jezus jest z nami. Jest w moim sercu. Karmię się Nim, żyję Nim. Mogę przebywać w Jego obecności. Mój Pan młody, miłość mojego życia, jest obok. To jest czas radości. Człowiek, który odnalazł skarb, którym jest Chrystus, jest człowiekiem nieustannej radości. Ale bywają takie momenty, że Go gubimy. Przez grzech, przez zaniedbania, przez brak modlitwy, przez uleganie pokusom. Czasem nawet takim malutkim, że jest jakaś łaska dla nas i gdzieś pójdziemy obok, bo nie zauważymy tego poruszenia. I spieszymy się gdzieś, coś nas wytrąca z równowagi. Tracimy obecność Bożą i wchodzimy w smutek. Wtedy potrzebny jest post. Za każdym razem, kiedy wchodzisz w smutek i nie możesz z niego wyjść, potrzebne jest jakieś bardzo konkretne działanie. Działanie samozaparcia, wyrzeczenia, postu, większej modlitwy, przełamywania siebie, aby na nowo dojść do spotkania z Jezusem, które jest radością, jest przebywaniem ze skarbem życia. Człowiek, który ma skarb obok siebie, będzie szczęśliwy. Tak jak macie skarb w domu, jak jest obok dziecko, jak jest obok żona, mąż, jesteś szczęśliwy. Jak go brakuje, to jest problem. Zachęcam, żebyśmy chwilkę się zatrzymali nad tą Ewangelią, żebyśmy popatrzyli, czy cały czas szukam szczęścia, czy jest tak, że ono jest w moim sercu. Czy ciągle szukam Boga, nie znajdując, czy szukam i znajduję. Pan młody jest obok mnie, jest ze mną. Abyśmy byli w radości Bożej, abyśmy wychodzili z każdego strapienia i wchodzili w pocieszenie, chcę Wam serca pobłogosławić. Na cały ten tydzień bądźcie przy Bogu. Niech Was błogosławi dobry Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Dajcie kciuk w górę. Zachęcam, żeby subskrybować kanał Mocni w Duchu Dzieciom. Tutaj jest ten kanał. Kto z Was go jeszcze nie subskrybował? Proszę o to, zachęcam. I pomódlmy się teledyskiem. Oto jest Król, mój Pan i Bóg. Tutaj poniżej jest ten teledysk. Niech ten teledysk poprowadzi ten tydzień, abyśmy byli w Bogu, z Panem Bogiem.